Cześć moi drodzy, nie wiem czy taki format Wam się spodoba, ale postanowiłam, że nagram dla Was haul zakupowy, czyli rzeczy, które kupiłam ostatnio. Powiem Wam, jakie według mnie mają wady, zalety, czy mi się sprawdziły, czy mogę Wam polecić. I jeżeli chcecie więcej takich hauli zakupowych, to dajcie znać w komentarzu, czy powinnam takie nagrywać właśnie częściej. A tymczasem lecimy! Od razu też zaznaczę, że część rzeczy była ze współpracy, więc jeżeli któraś rzecz jest ze współpracy, to od razu Wam też oznaczę z jakiego sklepu i jaki tam mamy kod rabatowy. Jak wiecie, ostatnio wrócił do mnie maluch z mojej hodowli i też dużo osób w ogóle pytało, jakie ma w końcu imię, bo wcześniej miał na imię Flynn u nowej właścicielki i finalnie, ponieważ na razie zostaje z nami, my go diagnozujemy i tak z nami mieszka na co dzień, ja mu to imię zmieniłam, nazywa się teraz Riz. No i w związku z tym, że on jest z nami i że ja go traktuję jak mojego własnego szczeniaka, uczę go wszystkich nowych rzeczy, to też między innymi robię z nim rzeczy na kliker i ponieważ tych klikerów zawsze mi brakuje, to postanowiłam, że zamówię sobie jakieś dodatkowe i zamówiłam właśnie takie klikery z firmy Trixie. I powiem Wam szczerze, że te Trixie klikery właśnie w kształcie kostki to były chyba jedne z pierwszych w ogóle dostępnych na rynku. Ja natomiast bardzo dawno ich nie używałam i powiem Wam szczerze, że dla mnie są masakryczne. I już Wam mówię dlaczego. Po pierwsze ten dźwięk, taki, nie wiem, dziwny, niemetaliczny, taki jak lubię, dźwięczny. Może po prostu mam jakąś, wiecie, obsesję i to jest coś we mnie nie tak, że dla mnie jakby ten dźwięk, który kliker wydaje, ma różnicę, bo wydaje, zaraz Wam zresztą pokażę. Plus też bardzo dziwnie się klika, w sensie jak się to naciska, to mam wrażenie, że ta blaszka nie chodzi jakoś płynnie, że się blokuje. Tutaj z tyłu ogólnie też macie regulację i możecie sobie właśnie wyregulować dźwięk. To jest chyba najgłośniejszy. Można go też wyłączyć. Albo to jest najgłośniejszy? Nie, to jest najgłośniejszy. A to jest najcichszy. Ja w ogóle nie słyszę różnicy, także nie wiem. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o ten kliker, średnio jestem z niego zadowolona, gdzieś jeszcze jest drugi, bo kupiłam dwa, ale pokażę Wam mój ulubiony kliker i to jest ten kliker, jak widzicie, jest trytytką spięty, bo mi pęknął. Ja go ogólnie kupiłam w Wielkiej Brytanii i nie dlatego, że nie wiem, jest jakoś, nie wiadomo, jako firmowy, ale kupiłam go po prostu przy okazji, tak kupując go. I to jest najlepszy kliker firmy No Name, bo on w ogóle nie ma nic nadrukowane, jaki kiedykolwiek miałam w życiu. Wydaje piękny dźwięk. Czy to słychać w ogóle? Idealnie płynnie chodzi, mimo że ma właśnie tą trytytką, spiętą blaszkę i w ogóle wszystko. I ja nigdzie nie jestem w stanie takich dostać. On ogólnie jest dość charakterystyczny, bo ma takie półprzezroczyste tworzywo. Próbowałam już na AliExpress, na jakichś dziwnych innych portalach właśnie zamawiać takie półprzezroczyste, bo liczyłam, że będą takie jak ten i niestety w ogóle nie są takie jak ten i już się nie łudzę, że go gdzieś dostanę, bo ja go chyba zamawiałam wtedy z eBaya, tak o ile dobrze kojarzę. I po prostu to był jakiś, nie wiem, za funta, czyli 5 zł, jakiś najtańszy kliker i okazał się no taki wspaniały. I ja w ogóle miałam ich chyba więcej, ale ten jeden ze mną przetrwał i po prostu pilnuję go, żeby mi się nie zgubił, bo jest absolutnie moim ulubionym. Kolejna rzecz, którą ostatnio dostałam właśnie w ramach współpracy, to jest miseczka, to jest taka mata do lizania połączona z miseczką, ona jest ze sklepu Noble Dog i ogólnie powiem Wam, że miałam też wcześniej tą matę z Liki Maty, też taką półokrągłą, one są bardzo podobne, natomiast właśnie ta z sody ma więcej takich różnorakich wzorków, więc jest minimalnie trudniejsza i też to tworzywo jest takie bardziej śliskie, wydaje mi się, że jest trochę lepsze do czyszczenia, one generalnie są bardzo podobne. Na pewno plusem właśnie tej półokrągłej, jakby nie wiem, misko maty jest to, że jedzenie się z niej za bardzo nie wysypuje, więc jak coś tam włożycie psu do wylizywania, to on nie rozbryzguje tego dookoła, tylko jest w miarę ta miska fajna, bo właśnie utrzymuje porządek dookoła, jak pies je. Natomiast jest też jeden minus w związku z tym związany, mianowicie jeżeli te ścianki są właśnie tak pionowo, to jedzenie spada do środka, więc najlepiej do tego typu właśnie mat dawać coś lepkiego, jak na przykład masło orzechowe, tak żeby właśnie obkleiło te ścianki naokoło, no i wtedy to ma jakiś sens, bo ja na przykład ostatnio dawałam tutaj taką karmę mokrą, która była taka bardziej, no nie sucha, ale wiecie, nie miała takiej lepkiej formy, no i to tak generalnie się słabo trzymało tych ścianek, więc w sumie moje psy dość szybko to wyjadły, więc to jest taki minus, no ale coś za coś, z jednej strony właśnie jest czyściej, a z drugiej strony nie jest ta mata na tyle skomplikowana, szczególnie jeżeli właśnie nie użyjecie czegoś lepkiego. Jak użyjecie czegoś lepkiego, jak właśnie to masło albo jogurt, no to wtedy jest i trudno, i czysto.
Kolejna rzecz z sody, którą ostatnio testowałam, to jest miseczka spowalniająca. Nie wiem, jak ona się nazywa, jest zielona, zdrapałam już metkę, więc Wam nie powiem, ale na pewno znajdziecie z łatwością. Ja ją mam ze sklepu Psia Buda i ogólnie ta miseczka jest z serii dla małych psów, jest bardziej płaska i jest właśnie też taką fajną alternatywą, bo z jednej strony jest jako miseczka, a z drugiej strony też może robić normalnie za taką matę spowalniającą na mokre jedzenie, można ją też normalnie zamrażać. I ja się ogólnie bardzo cieszę, że teraz wyszły te miseczki dla małych psów, właśnie takie niższe, bo do tej pory większość była robiona dla dużych psów, były tylko te mandale, więc nie było dużego wyboru. Jest na pewno też w tej wersji dla mniejszych psów ta pomarańczowa, natomiast ja jeszcze nie miałam okazji jej przetestować. Ta zielona mi się bardzo fajnie sprawdziła i też jak sobie zobaczycie, ona tak za bardzo nawet nie ma takich zakamarków, gdzie może to jedzenie utknąć, więc jest też spoko dla psa pod tym względem, że właśnie bardzo przyjemnie się z niej wyjada, więc nie jest super łatwa, ale też nie jest jakaś bardzo trudna. Ostatnio, słuchajcie, zamawiałam też metalowe miski dla psów, bo często je gdzieś biorę ze sobą, a to na działkę, a to na zawody i tak naprawdę gdzieś mi się porozchodziły te miski i postanowiłam, że zamówię nowe i oprócz takich klasycznych, których używam najczęściej, czyli właśnie takich litrowych, zwykłych, zamówiłam też takie małe. Nie mam pojęcia, jaka to jest pojemność, one były opisane jako miski dla szczeniaka z firmy Barry King i ogólnie są takie wypłaszczone, w sensie pojemność mają małą, są dość szerokie, ale płaskie i zamówiłam je właśnie tak dla Shetlandów i też dla małego, właśnie małemu też podaję w nich karmę. Nie wiem w sumie, czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, że wzięłabym te z wyższym rantem, jakoś tak designersko, może są ładniejsze, nie wiem, jak macie psa, który ma płaski pysk, nie lubi właśnie takich wysokich misek albo też szczeniaka, bo może łatwiej jest mu jeść, jak ten rant jest niższy, to możecie sobie właśnie obczaić, one są z Barry King i są właśnie dla szczeniaka z niższym rantem. Ale od razu Wam powiem, że te miski nie są jakieś super jakościowo, możecie sobie zobaczyć tutaj, nie wiem czy to widać w kamerze, że mają właśnie już wgłębienia i takie też odbarwienia od mycia w zmywarce, ale nie wiem ile kosztowały za sztukę, 4 zł, 5 zł, więc i tak uważam, że jak na tą cenę, na takie codzienne miski jak najbardziej są w porządku. Ostatnio mówiłam Wam, że moje psy bardzo wyliniały i że będę im właśnie zamawiać te różowe tabletki z pokusy. To jest pokusa Diamond Coat Derma Care Clinic i ja już wcześniej je używałam, jak haje pogryzły pły, ale to o tym Wam opowiadałam właśnie już kiedyś o tej historii, że haja, mimo że była chyba na Simbarice wtedy, i tak została pogryziona przez pły, w sensie one się na niej nie utrzymały, ale i tak ją pogryzły. I właśnie miała takie stróbki wszędzie, no bo była pogryziona i bardzo fajnie jej się sierść odbudowała właśnie po tym preparacie. I też teraz właśnie podaję w związku z tym, że moje psy tak masakrycznie linieją, że aż mają łupież, w sensie Shetlandy, no bo bordery one i tak linieją cały rok i nie aż tak, to właśnie zaczęłam im podawać te tabletki i Maisie widzę, że już obrasta. Czy to kwestia tych tabletek, czy to przypadek, nie wiem, ale ponieważ sprawdziły mi się wtedy, sprawdzają mi się też teraz, to właśnie je podaję. No i zużyję po prostu takie jedno opakowanie teraz przy okazji linienia i później pewnie wrócimy sobie do jakiegoś innego preparatu, bo ja często je używam zamiennie. Absolutnym minusem tego produktu jest to, że jest on mocno ziołowy i nie ma chyba żadnych dodatków, które mogłyby psu smakować, więc moje psy ich nienawidzą i dlatego najczęściej je podaję właśnie albo przy surowym mięsie, albo przy mokrej karmie, bo wtedy jak wciągają wszystko szybko i one są czymś tam pokryte, to zjedzą. Natomiast jakbym takie właśnie tableteczki, bo one właśnie, ja Wam pokażę, one mają taką formę właśnie tabletek, jakbym te tabletki dodała, aż czuję ten ziołowy zapach, jakbym je dodała tak po prostu, o, spadła mi jedna, ale takich nie zjedzą. Jakbym je dodała normalnie do suchej karmy, to nie ma opcji, żeby one to zjadły. Po prostu plują tym na wszystkie strony. Inną rzecz, którą testowałam ostatnio z pokusy i widzieliście pewnie w odcinku o pielęgnacji, jest właśnie ten płyn do czyszczenia uszu. Bardzo fajny płyn, fajnie te uszy doczyścił, faktycznie było widać, jakie są brudne. Ogólnie wlewacie go właśnie do środka, parę kropel i później też resztą, która zostaje właśnie na uchu, bierzecie wacik i wycieracie to ucho. Dzięki. Jakby od zewnątrz. Natomiast właśnie myślę, że jest spoko, bo ja wcześniej używałam tylko chusteczek, żeby przecierać tą zewnętrzną część ucha. Tu fajnie, że jeszcze coś wpływa do środka i tą woskowinę rozpuszcza, więc właśnie na razie będę się tego preparatu trzymać w takiej normalnej, codziennej, cotygodniowej, bez przesady, rutynie pielęgnacyjnej. Kupowałam też jakiś czas temu taki basenik dla psa ze zraszaczami, z taką fontanną, pewnie kojarzycie go z filmików ze szczeniakami. Nie przytaszczyłam go dzisiaj tutaj, natomiast
mam go właśnie na działce i powiem Wam, że to był absolutnie nietrafiony zakup, ani szczeniaki z tego nie korzystały, no bo może poza tym faktem, że trochę go pogryzły, ani też moje dorosłe psy nie były nim zainteresowane, a w sumie kupowałam go z tą myślą, że one ogólnie lubią łapać wodę i liczyłam, że wiecie, przekonają się do tego basenu, bo ta woda gdzieś tam tryska na wszystkie strony i że one sobie ją będą łapać, więc może im się spodoba. No, nie spodobał im się. Ogólnie ten strumień, który gdzieś tam pryskał z tego basenu, nie był na tyle silny, żeby one były zainteresowane łapaniem go, a też nie za bardzo chciały wchodzić do środka, bo mimo wszystko to im się jakby lało z góry na głowę i to nie było dla nich komfortowe, więc no niestety ten zakup był nietrafiony, mogłam w sumie na to miejsce kupić normalny basenik, żeby tam wlać do niego wody. Testowaliśmy go też w klubie u nas, właśnie jak były takie upały, to też go rozłożyłam, żeby klubowicze mogli się schłodzić, no i poza nami ludźmi, którzy chętnie stawali pod tą fontanną, to psy nie były zainteresowane. Mieliśmy jednego takiego hardkorowca, który faktycznie wszedł do tego basenu i chwilę poleżał, mimo że gdzieś tam te zraszacze mu latały, ale on ogólnie lubi leżeć w takich basenach, więc już do basenu był przyzwyczajony. No ale nawet jemu później ta fontanna przeszkadzała i po prostu sobie poszedł. Ostatnio też jak byłam na zawodach, to kupowałam właśnie zabawki. Najpierw kupiłam dwie zabawki z firmy Rauki. Ten jeden to jest taki szarpak owca i on jest chyba, to się nazywa krab, w sensie w formie kraba, że ma właśnie takie dwie rączki. Więc możecie się tak szarpać, że trzymacie z dwóch stron, jak macie silniejszego psa, bardzo spoko. Ta owca trochę śmierdząca i powinnam ją wyprać, ale generalnie owcy nie piorę w pralce, piorę ją ręcznie, więc nie mogę się zebrać. Ma bardzo fajny wzór, ten szarpak, jeden i drugi zresztą, bo to jest ta sama seria, zaraz Wam pokażę do kamery, właśnie w takiej jednorożce. I tutaj właśnie mam szarpak z owcy moim psom, on się bardzo podoba, natomiast ja nigdy nie zostawiam go im tak w sensie solo, nawet na chwilę i nawet jak na treningu nagradzam właśnie psy tą owcą, to zawsze się poszarpę, dam im wygrać i od razu wołam je do siebie, żeby tej owcy nie rozrywały, bo moje psy mają absolutną tendencję do tego, żeby tą owcę po prostu tak brać i szarpać. I ona wtedy bardzo, bardzo szybko ulega zniszczeniu, to po pierwsze, a po drugie po prostu wszędzie to futro po całym placu fruwa. Drugi szarpak, który kupiłam właśnie też z Rauki, to jest taki szarpak też z tej serii jednorożce, jak możecie sobie zobaczyć na taśmę. I on jest dłuższy, ma właśnie rączkę, amortyzator, ma mopa, ma takie troczki polarowe, szczególnie moje Shetlandy go bardzo lubią, bo właśnie jest długi, więc na spokojnie mogę się z nimi poszarpać, też jak je nagradzam właśnie z ręki, to on jest na tyle długi, że mogą sobie złapać, nie muszą podskakiwać, więc też bardzo fajnie mi się sprawdził, to jest też któraś z kolei zabawka, którą właśnie mam z tej firmy Rauki, wszystkie żyją, mają się dobrze, więc jak najbardziej mogę Wam polecić. Natomiast ten szarpak kupiłam na zawodach w Czechach i to jest absolutny numer jeden, moje psy go uwielbiają, jak ktoś oglądał vlog z zawodów z Pragi, to będzie ten szarpak kojarzył. On ma tak, część z futrem, słuchajcie, przeplataną polarem, ma mopa i bardzo, bardzo długi amortyzator, jest z firmy Smile Dog. O, możecie sobie tutaj zobaczyć. I to, co się mi bardzo, bardzo, bardzo w nim podoba, to po pierwsze długość, bo jest bardzo długi, można go za sobą ciągnąć po ziemi, ale przy tym, że jest długi, nie jest taki toporny, jest lekki. W głównej mierze składa się z amortyzatora, to futro też nie waży jakoś bardzo dużo, więc nawet Shetlandy nie mają problemów z amortyzowaniem, z aportowaniem, więc moje psy absolutnie go pokochały. Ja bardzo długo właśnie szukałam takiego szarpaka i nigdzie takiego nie mogłam dostać, jest ekstra. Nasza koleżanka Patrycja pewnie to ogląda, więc serdecznie ją pozdrawiam. Została poproszona, ponieważ ona też szyje zabawki, czy mogłaby nam takie odtworzyć. Jak nam odtworzy, to ja ją tutaj zalinkuję i dam Wam znać, gdzie taki można kupić w Polsce, jak wtedy będzie. No bo niestety ten jest z Czech. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tym szarpaku? Bo coś chciałam jeszcze dodać. A, właśnie. Ten amortyzator, który on posiada, jest taki bardzo, bardzo lekki i w związku z tym, z jednej strony jest fajny, bo właśnie fajnie się to przeciąga, dodaje takiej dodatkowej sprężystości tej zabawie, ale nie strzela jak te takie typowo mocne amortyzatory, więc jak puszczam właśnie tą rączkę, ona jest na tyle długa i na tyle ten amortyzator jest miękki, że po prostu pies nie dostaje w pysk, albo ja nie dostaję w mój pysk, jak on puści swoją stronę i wiecie, ta zabawka odstrzeli na mnie. Tak więc super, szukałam takiej długo i żałuję, że nie kupiłam więcej niż jedną. Ostatnia rzecz, którą kupiłam, to jest ta kamizelka chłodząca, ona jest z firmy Beacon Track, nazywa się Coolon Track i kupiłam ją właśnie też na zawodach w Pradze i w ogóle kupiłam ją przecenioną, dlatego że fabrycznie nie ma wszytego jednego troczka, właśnie tu nie ma, tu jest, natomiast Sassy ją nosiła i jakoś bardzo jej się nie przekręca, myślę, że ona nawet minimalnie jest na nią trochę przydłuża i mogłabym jej kupić mniejszy rozmiar, ale akurat ta się trafiła i ten większy jej nie przeszkadza, bo po prostu jej też zakrywa dupkę i jeszcze bardziej ją chłodzi, jak widzicie, ona w ogóle jest taka mega szybka,
sztywna, natomiast jak się ją zmoczy wodą, to robi się taka elastyczna i zaraz idę ją zmoczyć i Wam pokażę. I tak się właśnie prezentuje po zmoczeniu, jak widzicie jest bardzo elastyczna i w ogóle bardzo, bardzo długo trzyma tą wilgoć w sobie, dlatego że położyliśmy ją ogólnie właśnie, tak wygląda od spodu, położyliśmy ją na zawodach w Pradze, właśnie zdjęliśmy ją z sesji, położyliśmy ją na krześle, żeby wyschła i ona za nic nie chciała wyschnąć, więc to nawet nie był eksperyment, tylko po prostu mieliśmy w planach już ją spakować do auta i później zostawiliśmy ją w aucie na wierzchu, gdzieś tam jakieś klatki i też cały czas na drugi dzień ona jeszcze była lekko wilgotna. Nie wiem, co to jest za materiał. Trochę mi przypomina, nie wiem, czy wiecie, jak są takie gąbkowane ścierki do kuchni, nie wiem, z czego one są wykonane, ale właśnie bardzo podobny materiał. No i bardzo fajnie tą wilgoć trzyma, przez co właśnie dodatkowo psa chłodzi. I to by było na tyle z rzeczy, które kupiłam ostatnio. Jak znowu mi się jakaś pula uzbiera i będziecie na tak, to wtedy zrobimy sobie kolejny przegląd. Też Wam właśnie dam recenzję, podlinkuję, co gdzie kupiłam. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.